wjazd na most uniwersytecki. Dołem idzie fala powodziowa. Obok, w głębi, po prawej, most pomorski. Przechodząca fala powodziowa ma jeszcze około 1,5-2 metrów rezerwy, by nie móc przepłynąć przez most. Piękne słońce świeci i odbija się w przepływającej fali powodziowej. Temperatura około 21 stopni. Busik turystyczny. Życie toczy się normalnie. Fala powodziowa. Zredukowany przepływ przez Wrocław. Wjeżdżam teraz na mosty pomorskie. Sporo osób obserwujących przepływ fali. Most wyremontowany, 100-letni. Domy na palach, restauracje. Po lewej stronie widzę worki. Nadal jeszcze zabezpieczają bulwary książęce. Elektrownia wodna. Przepływ dość gwałtowny wody. Widok na mosty, na most uniwersytecki. Prześwit pod mostem, a taflą przepływającej wody około 2 metrów. Jak jeszcze znajdę chwilę, to zajrzę, jak tam pod mostem uniwersyteckim wygląda sytuacja. Ulica Pomorska, zielone światło, skręcam w lewo, obok tramwaj. Życie toczy się normalnie.